Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaso, kanał narzędziowy. Chciałem Wam zaprezentować bardzo ciekawe i pożyteczne narzędzie u mnie na kanale. Jest to nowy model 2024 Tooltop ET13S. Mamy tutaj instrukcję obsługi w języku angielskim i tam są również inne języki. W języku polskim nie ma instrukcji tutaj, ale bardzo łatwo można sobie na stronie sprawdzić zarówno parametry tego narzędzia, tego urządzenia, jak również jest strona przetłumaczona, także wszystko czytelne i jasne. Link będzie w opisie pod filmem. A jest to nic innego jak dwa w jednym: kamera termowizyjna oraz multimetr. Multimetr cyfrowy, ekran dotykowy. W zestawie tutaj mamy kabelek USB typu C do ładowania. Dodatkowo mamy sondy pomiarowe. No i tak wygląda samo urządzenie, mieści się w dłoni, jest małe, mniej więcej wielkości, nawet mniejsze niż telefon komórkowy. Przede wszystkim ciekawi mnie to, że możemy wykorzystywać ją jako kamerę termowizyjną, to urządzenie, a przy okazji mamy jeszcze cyfrowy, bardzo zaawansowany multimetr. I tutaj wybieramy sobie właśnie multimetr. Wszystko mamy dotykowe, NCV. Temperatura DC, AC, napięcie zmienne i napięcie stałe. Rezystancja, pomiar, tutaj diody, ustawienia, możemy wyłączyć sobie dźwięk, możemy ustawić na multimetr, jeżeli chcemy, żeby się od razu włączał multimetr, również wyłączanie, niemiecki, angielski. Sprawdzę sobie taki akumulator niklowo-kadmowy. 10,79 V. Teraz mam taki akumulator i właśnie nie wiem, czy on, dlaczego on nie działa, a jest nowy. Jakieś chyba zwarcie tutaj jest, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o tą termowizję, to parametry, jakie tutaj mamy podane, to jest przechwytywanie obrazu 20 Hz, piksel termowizyjny 192x192, rozdzielczość obrazu wyświetlacza 240x240, zakres temperatury, jakie pomiaru tutaj mamy, to jest minus 20 do plus 550 stopni Celsjusza i dokładność temperatury wyświetlacza 1/10 stopnia Celsjusza, 1/10 stopnia Fahrenheita. Jeżeli chodzi o ten multimetr, to maksymalne napięcie wejściowe DC to jest 1000 V, AC 750 V. No i teraz tu widać, gdzie trzymałem ręką, to jest nagrzane. No i całe tutaj to, ta część od wentylatora. Jak szybko temperatura wzrasta w tym miejscu, gdzie nakierowuję po prostu tą kamerę. Już mamy 58 stopni. Rączka, jak widać, jest zimna. A teraz bardzo wyraźnie widać nasz czajniczek, w których miejscach jest gorący.
Tutaj mamy 54 stopnie. Tutaj około 57, 60. A u podstawy, gdzie grzałka, już 75 stopni. Bardzo fajnie to jest pokazane. No tutaj już widać cieplejsze powietrze. Ta rura widoczna, zasilacz. No jeżeli chodzi o tą obudowę, to tutaj nic nie przenika, w zasadzie żadne ciepło. Rura, która wypuszcza nam ciepłe powietrze, to już jest około 33 stopnie. No i to się tak będzie nagrzewać coraz bardziej. Zasilacz w zasadzie się nie nagrzewa tak bardzo. Tu mamy już 50 stopni. A tam z tyłu za wybasto mamy wyjście tej rury wydechowej na zewnątrz. I zobaczmy, jak przez termowizję właśnie widać tą rurę. Widać tam skupisko ciepła 80-92 stopni, około tak się waha między, w zależności jak ruszam tym narzędziem, na 93 stopnie, 110 teraz. Teraz widać nawet kształt tej rury.
No i tak to wygląda w rzeczywistości. Naprawdę super sprawa. Bardzo intuicyjny, lekki multimetr cyfrowy oraz ta kamera termowizyjna. Także naprawdę możemy dzięki takiemu narzędziu, dzięki takiemu przyrządowi możemy poważną awarię gdzieś zlokalizować. No i przez to możemy po prostu zaoszczędzić na jakichś tam kosztownych naprawach. Albo inne zagrożenia też, jakie mogą wystąpić. I takie narzędzie nam po prostu w tym pomoże. Cena nie jest moim zdaniem duża, bo tego typu narzędzia są naprawdę drogie. A tu jeszcze mamy dodatkowo zaawansowany multimetr. Sprawdzimy jeszcze ten NCV. Podłączę sobie taki zasilacz. No auto w tym momencie nam tutaj nic nie daje, musimy wybrać NCV. No z tego co widzę, to tutaj mamy kamerę, to gdzieś czujnik powinien być w tym miejscu. Czyli fajnie działa, pokazuje nam, że napięcie jest w przewodach. A to pykanie to jest dalej to webastu, które uruchomiłem, pokazywałem Wam przed chwilą. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli możecie, to dajcie łapkę w górę. Będzie to zachęta do pokazania kolejnych jakichś ciekawostek, ciekawych narzędzi. Także siemka, cześć.